Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Drosy52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku. Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, myślę, że zaczniemy sobie dzisiaj od udania się z powrotem do miejsca, gdzie są Morkoni. Mamy tutaj parę zadań również do zrobienia, więc myślę, że możemy zacząć. Jesteśmy tutaj teraz przed wejściem do groty. Tam chodzą jakieś bąblo zwierzę, także w sumie dobrze by było się nimi zająć. Łatwy raczej XP, wiadomo. Pięknie. W sumie. Chętnie nakarmiłabym tą zupką mojego braciszka. Czemu tego nie zrobiłaś? A czy ja kurwa wyglądam na kucharkę? No tak. Ogólnie dowiedziałam się, co musimy zrobić, żeby dołączyć do Morkonów. I okazuje się, że jest tutaj coś takiego jak pewne ograniczenia. To znaczy, podobno musimy mieć odpowiedni poziom tego, jak to się nazywa, matko. Odpowiedni poziom zniszczenia, żebyśmy mogli w ogóle dołączyć do Morkonów. Także musimy troszeczkę się postarać i sobie zwiększyć zniszczenie. Raczej nie będzie to problem, szczególnie jak wejdziemy sobie w nasze umiejętności. Jesteśmy mniej więcej na środku, także raczej nie będziemy mieli problemów z tym, żeby sobie coś tam ewentualnie zwiększyć czy tam zmniejszyć. Zobaczymy zresztą, jak to nam wyjdzie. Przy okazji, jak już tutaj jestem, to widzę, że całkiem fajne tereny nam się tutaj szykują. Czy tutaj można coś w ogóle znaleźć? Chyba niezbyt, chociaż wygląda to dosyć obiecująco. Cóż, wybiliśmy sobie tutaj okolice. Nie było tutaj zbyt trudnych przeciwników, raczej w miarę przyjemnie. Prosty, łatwy exp. Ta broń zauważam, że więcej wytrzymałości nam się zużywa przez nią. Także już będziemy musieli na tą wytrzymałość zacząć uważać. Czyli na przykład zainwestować w jakieś umiejętności, które nam zwiększą takową wytrzymałość. Dobra, mamy tutaj żarolota. Okej, dostałam od niego dosyć solidnie. Gorzej, że chyba nie mam też wytrzymałości. Ale widzę, że Zouza sobie z nim poradziła. Dobra, no wejdziemy tutaj, posprawdzamy. Niczego raczej więcej nie znajdę. To co, może wchodzimy? Myślę, że dzisiaj moglibyśmy troszeczkę pokombinować z zakładami u Gosty. Ale nie wiem, czy jest to aż tak dobry pomysł. Moglibyśmy też ewentualnie ruszyć kuriera Dixona. Z tym, że będziemy musieli się przespać, ewentualnie osąd Zariny. Ale wolałabym zająć się tymi pobocznymi, które aktualnie nie mają większego wpływu na... wiadomo na co. Okej, tutaj możemy bronię przerabiać, ja za bardzo nic nie mogę zrobić chwilowo. Powinnam sobie naładować paliwo do jetpacka, ale oczywiście po co to robić? Cóż. Dobra. Tutaj jest Wiktor. Ja chyba u niego nie mam kompletnie niczego do zrobienia. Tak, dokładnie. Tam na górę można wejść, natomiast nie wiem po co miałabym to robić. Ale spróbujmy. Czy tutaj się coś w ogóle znajduje na tym rusztowaniu? Tu można przejść. To jest interesujące. O, jesteśmy nad tymi klatkami. Dobra. Tutaj też chyba z gościem będę mogła teraz porozmawiać. Także chyba warto, żebym tutaj też przyszła. Aleksiej. Zajmujesz się więźniami? Pilnuję tylko, aby nie zdechli. Martwi na nic nam się nie przydadzą. Szkoda, że nie wszyscy to rozumieją. O kim mówisz? Jesteś tu nowy, więc jeszcze się nie orientujesz. Mówię o radykałach, tych bezmózgich, zacofanych skurwysynach. Kłusownicy mają trochę oleju w głowie. Wiemy, że śmierć musi poczekać, póki nie uporamy się z tym zagrożeniem. Ale radykałowie, jeśli damy im wolną rękę, nie będzie komu nas bronić. Jeśli z kolei zupełnie ich powstrzymamy, czeka nas powolny koniec. Pojmujesz już, do czego potrzebni są nam więźniowie? Hmm.
Szczerze mówiąc, nie wiem, co mam powiedzieć. Może udawajmy Morkona? Nie. Szczerze mówiąc, mam to gdzieś. Równie dobrze w tej klatce mogłoby gnić twoje żałosne dupsko. O tym nie pomyślałeś? Nie rozumiem, dlaczego pozwalają obcemu pałętać się i robić, co mu się żywnie podoba. Niewielu otrzymuje taki przywilej. Słuchaj więc, a może się czegoś nauczysz. Przeobrażamy więźniów w wyznawców. Ot cała zagadka. No dobra, pora sprawdzić klatki. Jeśli chcesz, zajrzyj do środka. Może wtedy zmienisz nastawienie. Zostało tu... Radykałowie. Tak to się robi. Dobra, no oczywiście musimy zadbać o to, żeby nasz poziom zniszczenia był większy, także raczej nie będziemy się przejmować zdaniem innych ludzi. Tu możemy pobiec, nic mi ty raczej nie dasz tak bardzo. Tutaj są klatki, tu przed chwilą byłam. Jezu, Zowze, co ty robisz? Okej, tutaj też mamy coś, możemy się przejść. A tutaj? Gdzie ja dobiegnę? To miejsce wygląda co najmniej... Ach, wróciliśmy do Veni na arenę. W porządku. Tutaj jest oczywiście Attila. No dobra, ale my może byśmy poszli jednak do Dixona. W sumie, czemu by nie zacząć tego zadania? Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Tylko, żeby to zrobić, będziemy musieli się przekimać do rana. Tylko gdzie tu ja się mogę gdzieś przespać? Chyba minęłam już jakieś łóżka, podejrzewam. Osąd Zariny na razie nie ruszymy. Chyba, że będę szła porozmawiać na przykład z Dimitrem. No moglibyśmy, ale nie chcę od razu tutaj już robić, wiecie, wszystkiego naraz, że tak powiem. Też można na górę wejść. Nie wiem, czy mnie to uświęca, czy nie za bardzo. I jak? Podoba ci się tutaj? Mam mówić szczerze? Nie. Powiedz lepiej, że jest zajebiście i pochwal mój dobry gust. Mogę też ułatwić sobie sprawę i się nie odzywać. Niech będzie. I tak niezbyt się znasz na sztuce prawienia komplementów. Okej, udało mi się złapać, bo chciałam zebrać eleksir. Co ty żeś tu odwalił? Okej, ktoś się fochnął na mnie w teorii, a w praktyce... Okej, chyba po tych rusztowaniach nie powinnam móc chodzić. Dobra, no, chciałabym znaleźć jakieś łóżko. To jest na pewno mój jakiś tam priorytet. Tutaj, gdzie są klatki, jest na pewno jakieś łóżko. Także najwyżej... Mogę spać. Tylko nie to! Straże! Co to diabło? Nie żyje kolejnych trzech więźniów! Myślałem, że po prostu śpią! Chyba to ty spałeś, na służbie. Przyprowadź wóz i pozbądź się ciał. Jeśli je tu zostawimy, stęchlizna zwabi szczury. Ruszę się! A ty co? Co niby mam zrobić? Nikt oprócz mnie nie przejmuje się losem więźniów. Mam tego dość. Jeśli wrzucasz ich do klatki, to za nich odpowiadasz, no nie? Ci, co jeszcze dyszą, też niedługo umrą z głodu. A zimne zwłoki nijak nie przysłużą się woli Rawaka. Ktoś musi mi pomóc ich wykarmić. Niech będzie. Co mam zrobić? Ostrzegam, to nie będzie łatwe. Strawa dla więźniów drogo kosztuje. Poszukaj Morkonów, którzy zechcą przekazać na ten cel kryształki. Da się zrobić. Nie tak szybko. Rawak obdarzył nas upartością, pamiętasz? Jedna ofiara to za mało. Potrzebujemy regularnych datków. Nie oczekuj kokosów. W szczególności od tych pieprzonych radykałów. Jeśli potrzebujesz czegoś jeszcze, pytaj. W przeciwnym razie ruszaj spełniać wolę Rawaka. Przyjdź tu do mnie później. Poszukaj mnie w grocie. Jeśli chodzi o tych więźniów... Co z nimi? Jak myślisz, kto nie pożałowałby nam kilku kryształków?
Niewielu z nas ma się czym podzielić. Trudno będzie ich przekonać. Poza tym radykałowie są przeciwni trzymaniu więźniów. Zamiast przyszłych braci i sióstr widzą w nich tylko heretyków. Nie przejmuj się kupcami. Ja z nimi pogadam. Chociaż jeżeli nie przekonam Tengisa, to inni też się nie zrzucą. A mówiąc wprost, nie jesteśmy przyjaciółmi. Jeśli wymyślisz jakiś sposób, żeby go nakłonić, próbuj. Ja też mogę się złożyć? Pewnie, że tak. Przyda się każda pomoc. No to damy kryształki. Proszę. Kupię za to trochę jedzenia. Dzięki. Niby nie jesteś stąd, ale więcej w tobie Morkona niż w niektórych tutejszych. Nie możesz ich po prostu wypuścić? Wykluczone. Musimy zasilać nasze szeregi, a nie je osłabiać. Niech przestaną się sprzeciwiać i uznają Rawaka za swego pana. Idiota. No ej, totalnie ci odwaliło? Jezu, Zouza. Widzę, że będziemy mieli trudne życie. Ja potrzebuję skorzystać z łóżka. Gorzej, że tutaj jest łóżko. Pięknie, to śpimy do rana. Nie masz tu nic do roboty. Dobra, gościu, już idę. Lepiej stąd zjeżdżaj. No już. No. Niech dostęp. Boże. Zostało tylko gówno i ruiny. Dobra. Dixon. Idziemy do Dixona. Żebym ja teraz z powrotem się nie zgubiła, to byłoby super, wiecie? Dobra, ale właśnie się zgubiłam. Dymitr, no nie będę na razie z nimi gadać raczej. Już oczywiście źle polazłam, bo poszłam do Wiktora, matko i córko. Tragedia. Na dół możemy zejść, będzie przyjemnie. Dobra, na wprost. I Dixon. Spróbujmy pogadać. Co do tej twojej przesyłki? Przebywasz w samą porę, chłopie. Proszę bardzo. Dla kogo to? Ej, nie gnieć tak. Masz w ogóle pojęcie, ile przeszedłem, aby tyle ich uzbierać? Upominałem się o kilka przysług. Musiałem nawet porozdawać papierosy. W końcu to Karakis, a nie Edan. To prawdziwy cud, że udało mi się złożyć cały bukiet. Zgadniesz, kto jest szczęśliwym odbiorcą? Jakaś kobieta? Twoje umiejętności dedukcji są doprawdy niesłychane. Moja żona, mówiąc ściślej. Kiepska sprawa. Nie mogę się nawet zbliżyć do krateru. Chłopcy Baxtera dopadliby mnie w ułamku sekundy. Rozglądałem się zatem za jakimś sympatycznym kurierem. Dobra, podejmij się tego. Dla takiego zdolnego chłopa jak ty będzie to prostsze niż zwinąć fajkę. Jak nazywa się twoja żona? Sophie. Znajdziesz ją na północ od miasta w kraterze. Dzięki, stary. To wiele dla mnie znaczy. Nie zapomnę ci tego. Powiedz mi coś więcej o tym, gdzie powinienem szukać twojej żony. W porządku. To nie takie trudne. Miasto w kraterze ma bramy od północy i od południa, tak? Kieruj się na wejście od strony północy. To, które wychodzi na Ignado. Znajdziesz ją w okolicy. Rozejrzyj się nieopodal murów miasta. Aleksiej potrzebuje datków na więźniów. Co na to, radykałowie? Niewiele ich to obchodzi. Nawet nie wiem, po co pytałem. No, to o jakiej kwocie mówimy? Przydałby mu się stały napływ kryształków. Jedna czy dwie wypłaty to za mało. Coś tam podaruję. W końcu świetnie zdaję sobie sprawę, co te biedaczyny przeżywają.
tylko nie chcę, by radykałowie robili mi później problemy. Mimo to garść gotówki to zawsze więcej niż zero, co nie? Dlaczego tak bardzo boisz się ryzyka? No, co racja, to racja. Co niby mam do stracenia? Im więcej ludzi dołączy do Morkonów, tym lepiej. A tak po namyśle, to walić radykałów. Dopilnuję, aby Aleksiej był zadowolony. Obiecuję. No weź, co ty odpierdalasz? Boże, Zoza się sapie, że sobie zadanie wzięła, mnie. Super. Dobra, tutaj żeśmy byli. A co z Zariną? Czy ja mogę z nią porozmawiać na temat datków? No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale można by było w sumie spróbować. Jak ku chwale Rawaka będę działać, tak ku chwale Rawaka zginę. Aleksiej boryka się ze znalezieniem odpowiedniej ilości jedzenia dla więźniów. I co? Liczę, że łaska Rawaka im pomoże? W najlepszym razie zostaną złożeni w ofierze ku jego czci. Nie marnuj czasu na ich ratowanie. Ich ciała są plugawe. Jeśli się w to zaangażujesz, ich grzech skazi także ciebie. Prosi raptem o kilka kryształków. Dobroczynność i altruizm. Ohyda! Aleksiej prosi o coś, co przysługuje wyłącznie Rawakowi. Swoją drogą, nie przypominam sobie, byś zapłacił wymaganą dziesięcinę. Proszę, to chyba dość. Twoja ofiara nie zapadnie w niepamięć. Rawak błogosławi wszystkich swych poddanych. Twoje ostrze zbierze bogate plony. Odejdź i zajmij się swoimi sprawami. No, to było głupie i dziwne. Dobra, trudno się mówi. Z kim ja jeszcze mogę w sumie porozmawiać? Może gdyby Iwan został w mieście, to byśmy mogli jego poprosić, ale raczej to niemożliwe. Może byśmy poszli tutaj do panów, którzy stoją przed wejściem i faktycznie zaczęli też ewentualnie questa dla Zariny, ponieważ no nie chcę jeszcze wychodzić z tego obozu. Chciałem tylko jeszcze raz ci podziękować. Podziękować? Za co? Za pomoc z Kanem. Cała przyjemność po mojej stronie. Tak między nami. Według mnie dasz tu początek wielkim przemianom, tak jak iskra rozpala ogień. Poważnie? Na to liczę. Zbieram eleksir dla Aleksieja. Po co? Znam go. Żaden z niego żebrak. Musi kupić jedzenie dla więźniów. Aha, teraz ma to sens. Przekażę ci parę kryształków. Niewiele, ale zawsze to jakaś pomoc. Dzięki. Dobra, na razie Zariny nie ruszamy. Głodzenie więźniów. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak bardzo zwisają. Hańba, że wpuszczamy do naszego królestwa heretyków. A teraz spadaj. Okej, Marad jest bardzo dziwny. Cóż, może byśmy zeszli w stronę piwnicy. Tam na pewno byśmy kogoś znaleźli, wartego uwagi. Tylko teraz, żeby się nie pomylić i dobrze powiedz, czego ja już chyba nie uczyniłam, pójdę zbyt na dół. Ale może jeszcze Wenia będzie miała coś do powiedzenia, ewentualnie Atylla, także chyba warto, że tu przyszłam. Aleksiej potrzebuje eleksitu na jedzenie dla więźniów. Dobry z niego chłop. Okropne, jak ich traktują. Przecież to ludzie, nie bestie. No, ale jak to ma się do mnie? Sypnij kryształkami, to pomożesz nam zdobyć żywność. A wiesz co, słusznie gadasz? Na co kryształki takiemu starcowi jak ja? Więźniom na pewno przydadzą się bardziej. Dzięki. O, zadanie zakończone, zbiórka pieniędzy. Także możemy w sumie iść oddać. Jeżeli o to chodzi.
Cześć, Aleksiej. Matko. Jeśli chodzi o tych więźniów... Co z nimi? Proszę. Znalazłem wystarczająco wielu chętnych Morgonów. Wspaniale! Teraz wystarczy czekać. Rawak w końcu objawi się więźniom. Potrzebuje tylko czasu. Już wkrótce przelejemy krew wrogów ku jego czci. W imieniu wszystkich kłusowników dziękuję. Żałuję, że nie mogę wyrazić wdzięczności w bardziej szczodry sposób. Niech Rawak pobłogosławi cię za twoją pracę. Cieszę się, że mogłem pomóc. Zrobiłeś więcej niż cała reszta tych nierobów. Szkoda, że inni nie są tacy jak ty. Dobra, przez chwilę mi się wydawało, że Zołzę zgubiłam. Jakie mamy teraz zadanie? Zawody Gosty sobie ustawiłam. Kurier, kłusownicy, Attila. Attila jest poza murami. Łupy kłusownika to też jest poza murami. Kurier Dixona poza murami. Zawody Gosty są w środku i osąd Zariny, bo wyeliminuj złomiarzy również jest poza. Także może się najpierw zajmiemy takimi rzeczami właśnie, które są tutaj. Także chodźmy do piwnicy, do Gosty. I spróbujmy coś tam wykminić. Tylko teraz, żebym ja dobrze pobiegła. Tu jest Dixon. Ewentualnie tym osądem byśmy się mogli zająć. No nie wiem, co lepiej. Kłusownik. Czy ja dobrze poszłam? Tak, jest w porządku. Dobrze. Tutaj był Iwan, wcześniej już go tutaj nie ma. Jest Tengis i jest nasza piwnica. Także zejdźmy sobie. I spróbujmy może porozmawiać z Gostą o tych zawodach. Nie wierz we wszystko, co słyszysz. Amulet możemy też pokazać. Szukam informacji. Co chciałbyś wiedzieć? Dobra, możemy pytać. Mogę się bić. No i to mi się podoba. Ile kryształków chcesz postawić? Może postawimy 50 na początek? Proszę, więcej nie dostaniesz. Tylko tyle? Pewność siebie uszła ci z wiekiem, co? Twój pierwszy przeciwnik to Dixon. O, ciekawe. Dawny banita. Naprawdę dobrze ci się trafiło. Gość wie to i owo zabijanie. Niestety złamał sobie rękę, a że nie mamy tutaj znachora, to średnia mu się zrosła. Wątpię, by sprawił ci problem. Gdzie znajdę Dixona? Jeśli nie kręci się pod drzwiami, to pewnie w dzielnicy wojennej. Kieruj się schodami w stronę areny. Nie przegapisz. Dobra, myślałam, że będziemy się bili tutaj, natomiast będziemy się bili tam, gdzie byliśmy w sumie, tam gdzie jest Dixon. Trochę to jest taka, wiecie, tandeta, no bo... Jakby wiecie, no możemy przegrać przecież, znaczy się... No kto nam udowodni, że wygraliśmy, tak jakby, nie? Ja chyba właśnie źle pobiegłam, ale tak a propos... Ach, dobra, tutaj jest... Zaraz chyba Kan. Dobra, dalej się uczymy trochę tego miejsca, jest momentami trudno. Powinny być gdzieś tutaj schody na górę. I to chyba było w tę stronę. Albo ja się znowu zgubiłam. Zgubiłam się, bo tędy idziemy w stronę tuneli. Dobra. Muszę się nauczyć jeszcze tutaj chodzić. To był Batulga. Tutaj są schody. W porządku. Nie wiem, z iloma ludźmi muszę wygrać.
Pewnie troszeczkę ich również jest. I teraz tak, jesteśmy tutaj. Tam są panowie. My potrzebujemy iść w tę stronę. Dokładnie. Przysłał mnie Gosta. Aha, świetnie. Wolałbym pobić się z tobą kiedy indziej. Dlaczego? Rozwaliłem sobie łapę. Złamanie nie goi się z dnia na dzień. Dla mnie to dobrze, dla ciebie niezbyt. Brutalna prawda, co? Tylko bez żadnych sztuczek, w porządku? Raczej cię nie polubię, jeśli nie będę mógł sobie po tym zajarać, ani podetrzeć tyłka. Jednocześnie? Masz jeszcze jakieś życzenia? Chyba nie. Daj znać, kiedy uznasz za stosowne. Walczymy. Gotów na wpierdol od jednorękiego kaleki? Dobra, mamy po... O kurde, Dixon ma czachę. O shit! Jezus! Oczywiście załóżę się nie będzie wpieprzać, nie? Gościu! Popieprzyło cię! Ale ja zginę zaraz, nie? Dawaj, Jax, pijemy pota. Dobra, może byśmy się cofli. Dobra, ale raczej po Dixonie. Jeszcze kilka takich trafień i koniec. Jasne, czemu nie, pewnie. Dobra. To raczej nie było wyrównane starcie, co? Chyba zrobię sobie przerwę od zbierania w pierdolu. Weź sobie moje kryształki. Tylko nie zapomnij o procencie dla Gosty. No dobrze. Jestem trochę w szoku, że Dixon okazał się być w miarę takim, no, trudnym przeciwnikiem. Trzeba przyznać. Nie spodziewałam się. No tu mi Gosta powiedział, że jest najprostszy, a ja troszeczkę się napociłam. No nie powiem, że nie. Ale możemy przynajmniej odebrać swoją nagrodę. Jeden z przeciwników będzie tutaj ogarnięty. Nikogo to nie obchodzi. Wygląda na to, że wciąż są goli. Pobiłem Dixona. No i co? Chcesz za to medal? Minie kilka dobrych miesięcy, zanim wróci do zdrowia. Proszę, oto twoja dola oraz wygrana. Bez 10% opłaty manipulacyjnej. Nic nie wspominałeś o żadnej opłacie. Nie? Pewnie mi umknęło. To niestety przykra konieczność, muszę jakoś utrzymać ten interes. Masz drobne odszkodowanie. Daj znać, kiedy poczujesz się gotów do następnej walki. Powiem ci, z kim się zmierzyć. Dobra, na razie starcia nie będziemy rozpoczynać, ale możemy popytać o amulet. Co możesz mi o tym powiedzieć? Ciekawe. Skąd taki amulet wziął się u kogoś obcego? Poznajesz to? To zależy. Chyba kpisz. Starzeje się, pamięć już nie ta. Parę kryształków na pewno by ją ożywiło. Tak samo jak silny cios, ale wolę dać ci kryształki. Wystarczy? A, oczywiście. Przypominam sobie ten amulet. Zbliż się. Marat go tutaj znalazł. To oblicze Krajtona. Kim jest Krajton? Cicho, nie trzyj się tak. Naprawdę nie wiesz? Krajton to zakazany bóg. Kiedyś żył w zgodzie razem z Rawakiem. Ale teraz
za wiarę w niego, czy choćby rozmowę o nim, można wylądować po uszy w gównie. Najwyraźniej jeszcze nie wybili wszystkich jego wyznawców. Widziałeś, kto go zgubił? A skąd? Miałem tu niezłą tabakę. Ledwo nadążałem z rozliczaniem, nie mówiąc o pilnowaniu bambetli. Co w tym złego? Wiesz, ten, kto go zgubił, raczej nie jest zadowolony. Ten amulet oznacza, że istnieje jakaś grupa ludzi, która ma w dupie wszelką równowagę. A przez to, co po niektórzy, mogą się zrobić nerwowi. Nie mam już pytań. Co świetnie, bo chyba jedyne, czego ci nie wyjawiłem, to kolor moich gaci. No dobrze, czyli tutaj wiemy wszystko. To co, może teraz udamy się do Dimitra i jego kolegi. Oni też powinni coś na ten temat wiedzieć. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. Fajnie byłoby się dowiedzieć i to tutaj. Ty, czekaj. Przecież znalazłem ten amulet w piwnicy. Jak go zdobyłeś? Lepiej, żebyś miał dobre wytłumaczenie. Dostałem go od Zariny. Co o nim wiesz? Zarina dała ci zlecenie. Nawet nie należysz do Borkonów. Dlatego mnie wybrała. Nie zamierzam podważać jej decyzji. Powiem ci, ile tylko mogę. Piłem sobie z Gostą w piwnicy. Zmierzając do stolika, nadepnąłem na coś twardego. Amulet znalazłem wepchnięty w szparę w podłodze. Oczywiście natychmiast, gdy się zorientowałem, co to jest, poszedłem prosto do Zariny i go jej oddałem. To wszystko? O co ci chodzi? Oczywiście. Odpuść sobie. Przybysz nie powinien mieszać się w nasze sprawy. Zostaw mnie w spokoju, robota czeka. Widziałeś to kiedyś? Amulet? Jasne. Wierza się go na szyi. To prawdy? Podoba mi się. Sprzedasz mi go? Wybacz. Wolałbym go zatrzymać. A po co? Próbuję się dowiedzieć, do kogo należy. W tym ci nie pomogę. Ale gdybyś nie znalazł właściciela, chętnie go od ciebie odkupię. No, troszeczkę mamy teraz trop taki, no, nie za bardzo. Dobra, co my jeszcze tam mieliśmy w tym zadaniu? Osąd Zariny. Nie powiedziała mi o nich zbyt wiele. Okej, okay, mamy tutaj jakiś zarys, ale osąd Zariny, głos Kana, Vlad. Dobra, pokazuje mi osoby, z którymi mogę porozmawiać, także to jest na pewno na plus. Na pewno musimy zejść piętro niżej i spróbować zapytać ludzi. Pierwsza osoba jest tutaj. I jest to Batulga, z tego co wychodzi na to. A co to takiego? Nigdy tego nie widziałeś? Wygląda na coś związanego z religią. Zarina zna się na tym lepiej. Spytaj ją. Dobra, zacznijmy jeszcze od głosu Kana najpierw. Tylko to nie tutaj oczywiście. Chwila. Znalazłeś podobno pewien amulet. Zależy, kto pyta. Nazywam się Iwika. A teraz przyznaj, że go masz. Dostałeś go od Zariny i starasz się ustalić, do kogo należy. Chodź ze mną. Lepiej, jak pomówimy na osobności. No, to już od razu podejrzanie. Laska mnie będzie ciągła gdzieś na boczny korytarz.
No ale przynajmniej ruszyliśmy coś. W sumie fajny model postaci, jeżeli chodzi o kobietę. Wygląda dosyć realistycznie. Całkiem kształty i tak dalej zachowane ładnie. Przejdźmy do rzeczy. To nie jest twój amulet. Wezmę go od ciebie, ale Zarinie zgłosisz jego kradzież. Ile sobie za niego życzysz? Najpierw odpowiedz mi na kilka pytań. Myślałam, że przyjdziesz sam. Czy ona nie zadaje się przypadkiem z Zariną? Mogę na niej polegać? Ej, stoję tu, szmato! Powiedz, dlaczego miałabym wierzyć, że zaraz nie wyjawisz moich tajemnic Zarinie? Jestem tylko towarzyszką Jaxa. Jeżeli on ci ufa, to ja też. Chyba musi mi to wystarczyć. A co z tobą? Mogę ci ufać? Wciąż pozostaje pytanie, czy mogę ci zaufać? Mówili mi, żeby nie puszczać cię żywcem, ale nie skorzystałam z ich rady. Nie każ mi tego żałować. Chyba powinniśmy nabrać co do siebie pewności. Nie należysz do Morkonów. Zaspokoję twoją ciekawość. Ale jeśli zechcesz nas w jakiś sposób oszukać, to będę musiała cię zabić. Kim jest ta reszta? Jesteśmy wyznawcami Krejtona. Działamy w sekrecie, w samej głębi podziemia. Gdyby radykałowie nas wytropili, poddaliby nas torturom, a potem zabili. A kłusownicy? Oni i radykałowie to jedna banda. Przynajmniej większość z nich. Ścigają nas, bo zagrażamy ich filozofii życia. Kiedy grota się otworzyła, powróciły do niej zamierzchłe, zapomniane idee. Traktują nas jak zagrożenie. Obawiają się, że kiedyś ich obalimy. Cóż to byłby za dzień? Naprawdę wierzysz w tego całego Krejtona? Oczywiście. To jednak nie tylko bóstwo, lecz także inspiracja. Ucieleśnienie pokoju, niezależności i wolnej woli. Rozumiesz? Morkoni nie zawsze byli tacy brutalni. Czciciele Rawaka dawno już zapomnieli o tych pradawnych przekazach. Ale my wciąż je pamiętamy. Kiedyś przypominaliśmy ludzi spoza groty. Nikogo nie więziliśmy, ani nie katowaliśmy. Nie zadawaliśmy sobie bólu. Nie odprawialiśmy rytuałów krwi. My nadal wspominamy te czasy. Nawet jeśli inni całkowicie wyparli je z pamięci. O co chodzi z tym amuletem? Historia amuletu Krejtona sięga kilku wieków wstecz. Otóż kiedyś istnieli dwaj bogowie, Rawak i Krejton. Kiedy założyliśmy grotę, aby schronić się przed kometą, walczyli o władzę nad naszym ludem. Rzecz jasna, ostatecznie zwyciężył Rawak. Wygnał Krejtona z Królestwa Morkonów i ustanowił przykazania, których Morkoni przestrzegają do dziś. Przykazania równowagi. Teraz już pojmujesz, o co toczy się gra. Dzierżysz o to przyszłość wszystkich Morkonów. Nie wolno dopuścić, by wieści o rosnących w siłę wyznawcach Krejtona dotarły do Zariny i jej radykałów. Co do tego amuletu? No, a ty co zamierzasz w sumie z nim, kobieto, zrobić? Co zamierzasz z nim zrobić? Zaufałam ci. Teraz twoja kolej. Przekaż mi amulet, a ja zdradzę ci nasze plany. Dobra, no ja nie będę szła w jakieś dziwne historyjki. Dostarczę amulet Zarinie. Ostrzegali mnie przed tym. Jeśli to uczynisz, zaprzepaścisz ostatnią szansę Morkonów na integrację ze światem zewnętrznym.
już nigdy nie porzucą swoich krwiożerczych wierzeń, a my nie zdołamy porozumieć się z resztą frakcji. Czy naprawdę ci na tym zależy? Bez wątpienia. A teraz zejdźmy z oczu. Czas bym złożył za linię meldunek. Co? Nie! Należało słuchać innych i zwyczajnie się ciebie pozbyć. Muszę ich ostrzec. Super! No może nie. No, idź sobie. Nie mam ochoty dłużej się z tobą użerać. Dobra, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zacząłeś walkę, no niech będzie. A, strażnik się wku... No to Kontynuuj. O matko. Super. Dobra, biegnij sobie, laska. W dupie cię mam w sumie. Podobno, że zaczęłam walkę, także no trudno. Ale w sumie po cholerę ja za nią biegnę. Co ja robię? Wiecie co? Ułatwmy sobie życie. Mapa. Grota. Wejdźmy normalnie. I chodźmy złożyć Zerinie raport. Cóż no, jeżeli ja chcę dołączyć do Morkonów, no to... byłoby głupotą... zrobić to, żeby zaufać tej kobiecie. Na przykład, chociażby. Także ja nie zrobię tej głupoty i po prostu pobiegnę teraz do Zariny. Złożę jej raport, będzie wszystko tak jak trzeba. Nawet Zauza przyznała mi rację, no byłoby to co najmniej dziwne, gdybym nagle zmieniła to wszystko. Strach. Co do amuletu. Zaczepiła mnie kobieta o imieniu Iwika. Jest naszym mechanikiem. O co jej chodziło? O amulet. Kazała go sobie oddać. Ciekawe. Dopilnuję, by spotkała ją kara. Dobrze się spisałeś. A teraz oddaj mi amulet. Zniszczę go w imię Rawaka. Według mnie dowiodłeś swojej wartości. Przekaż to głosowi Kana. A teraz odejdź, będę się modlić. Tak to się robi. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że to byłoby wszystko już w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę już montować dla was ten materiał, a w kolejnym udamy się do głosu Kana i do samego w sobie Kana, żebyśmy mogli dowieść na 100% już swojej lojalności. To znaczy, że kończyć to główne zadanie i zobaczymy, co dalej się nam tutaj potoczy. Mamy jeszcze część zadań pobocznych. Natomiast no, zaczniemy już powoli wychodzić z obozu i iść do kolejnej frakcji. No, jedną z głównych jest frakcja oczywiście Albów. Natomiast no, nie wiem, czy zaczniemy od niej, bo jeszcze są dwie poboczne, czyli klerycy i banici. Do banitów tutaj kierują nas od Morkonów, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Tak czy inaczej, dzięki wam serdeczne, trzymajcie się i do kolejnych odcinków. Cześć!